trzynaście stoickich sposobów na zniszczenie swojego wroga bez walki. W świecie, gdzie wyzwania są stałe, a konflikty nieuniknione, wszyscy stajemy w obliczu przeciwności, które testują nasze granice. Bez względu na to, czy w pracy, w domu, czy w relacjach osobistych, pojawia się często postać wroga, niosąca ze sobą strach i niepewność. Jak radzić sobie z tą opozycją, nie tracąc naszej istoty i nie powodując większego cierpienia? Niepewność jak zareagować, lub obawa przed eskalacją konfliktu bez potrzeby, mogą być paraliżujące. To tutaj wkraczają trzynaście stoickich sposobów na zniszczenie swojego wroga bez walki, oferując nie tylko światełko w tunelu, ale także ścieżkę wyłożoną mądrością i strategią. Ten przewodnik jest kompasem do nawigowania po wzburzonych morzach ludzkich nieporozumień, dostarczając narzędzi do przekształcania konfrontacji w szanse na wzrost i wzajemne zrozumienie. Przyjmując te praktyki, odkryjesz, jak można stawić czoło swoim przeciwnikom, w sposób zachowujący twoją integralność i promujący pokój. Przygotuj się na transformacyjną podróż, która nie tylko złagodzi strach i ból wynikający z konfliktów, ale także otworzy drzwi do głębszego i szacunkowego zrozumienia ludzkich dynamik. Razem zbadajmy, w jaki sposób te stoickie strategie mogą być stosowane w twoim życiu, tworząc trwałe i życzliwe rozwiązania DLA wszystkich zaangażowanych. Przejdźmy do pierwszego punktu. Ale najpierw sprawdź, czy jesteś już zapisany na kanał, ponieważ na tym kanale otrzymasz doskonałe filmy takie jak ten, które poprawią Twoje życie i rozwój osobisty. Punkt pierwszy: Dogłębne zrozumienie Twojego przeciwnika. Eksploracja dynamiki ludzkich relacji to jak żeglowanie po morzu pełnym niespodzianek, gdzie prądy emocji i wiatry percepcji zmieniają się bez ostrzeżenia. Nawigacja w tym środowisku wymaga niezawodnego przewodnika. A jedną z najjaśniejszych zasad w tej podróży jest rzeczywiste zrozumienie osoby, z którą się interagujesz. Wyobraź sobie, że stajesz w obliczu konfliktu. Pierwszą reakcją może być natychmiastowa odpowiedź, być może z ostrymi słowami lub ruchem. Ale co by się stało, gdybyś zamiast tego cofnął się, głęboko odetchnął i postarał się zrozumieć, skąd ta druga osoba się wywodzi? Tutaj kluczowe jest uważne słuchanie. Oznacza to więcej niż tylko uchwycenie słów, to zrozumienie uczuć i emocji, które nimi kierują. To niemal jak stawanie się drugą osobą, próbując zobaczyć świat przez jej oczy. Ta próba empatii może wiele ujawnić o tym, co motywuje i martwi ludzi. Próba spojrzenia na rzeczy w sposób obiektywny jest kolejnym ważnym krokiem. Wyobraź sobie, że jesteś tylko widzem, obserwującym sytuację z zewnątrz. To oddalenie może pomóc wyjaśnić emocje które mylą sytuację, umożliwiając zrozumienie jej z większą jasnością. Możesz odkryć, że konflikt nie jest tak osobisty, jak się wydawało, lub że istnieją uzasadnione obawy po drugiej stronie, które należy wziąć pod uwagę. Rozważ, jak podejście to może być przydatne na co dzień, zarówno w miejscu pracy, gdzie różnice mogą wynikać z prostego nieporozumienia w projekcie, jak i w domu, gdzie codzienny stres może prowadzić do niepotrzebnych napięć. Angażując się w prawdziwe zrozumienie perspektywy drugiej osoby, możliwe jest przekształcenie konfliktów w szansę na ustanowienie silniejszych i bardziej współpracujących połączeń. Ta droga do wzajemnego zrozumienia nie tylko pozwala uniknąć kłótni, pomaga również budować bardziej głębokie i znaczące relacje. Kiedy ludzie widzą, że ich uczucia i troski są wysłuchiwane i doceniane, stają się bardziej otwarci na pracę zespołową i dialog. Tworzy to środowisko, w którym zaufanie może rosnąć, otwierając przestrzeń DLA kreatywnych rozwiązań i wspólnych korzyści w codziennych wyzwaniach. Ćwiczenie umiejętności dogłębnego zrozumienia innych wyposaża Cię w potężne narzędzie. Nie tylko pomaga radzić sobie z interakcjami ludzkimi w sposób bardziej płynny, ale także przyczynia się do stworzenia świata, w którym zrozumienie i empatia przewyższają konflikt i podziały. Punkt 2. Badanie przyczyn fundamentalnych. Kontynuując naszą podróż ku bardziej harmonijnym i zrozumiałym relacjom, zagłębimy się trochę głębiej, poza powierzchnię, gdzie fale nieporozumienia często się załamują. Kluczem do rozwiązania tajemnicy konfliktów często tkwi w badaniu przyczyn fundamentalnych, czyli tych elementów, które nie są tak widoczne i które znajdują się w głębinach lodowca, jakim jest ludzka natura. Wyobraź sobie, że stoisz w obliczu napiętej sytuacji. To, co widzisz i słyszysz, może być tylko wierzchołkiem problemu. Pod powierzchnią ukryte mogą kryć się niespełnione pragnienia, zawiedzione oczekiwania lub lęki, które nie są łatwo wyrażane. Jako detektyw emocji, twoim zadaniem jest sięgnąć poza oczywiste, zadając pytania, które otwierają drzwi do tego, co naprawdę się dzieje. Pytania otwarte są twoimi najlepszymi narzędziami w tej eksploracji. Są one jak klucze, które mogą otworzyć skarbiec pełen cennych spostrzeżeń. Zamiast pytać, czy jesteś zły z powodu tego, co powiedziałem? Co ogranicza odpowiedzi do tak lub nie, spróbuj, co sprawiło, że poczułeś się zły, lub jak się czułeś, gdy to się wydarzyło. Takie pytania zachęcają drugą osobę do dzielenia się więcej o swoich uczuciach i myślach, otwierając okno na ich prawdziwe troski. Ten proces nie polega tylko na zbieraniu informacji. Chodzi o budowanie mostu zrozumienia i empatii, pokazując, że naprawdę interesuje Cię zrozumienie, nie tylko odpowiedź ale także połączenie. Tworzysz bezpieczną przestrzeń, w której prawdziwe uczucia i troski mogą wyjść na jaw. To w tej przestrzeni prawdziwe rozwiązania zaczynają się formować, nie tylko tymczasowe rozwiązania, aby uspokoić objawy, ale odpowiedzi, które adresują prawdziwe przyczyny nieporozumienia. Rozważmy na przykład konflikt w miejscu pracy wywołany nieporozumieniem dotyczącym terminów projektu. Powierzchowne napięcie może wydawać się związane tylko z terminem, ale pytania otwarte mogą ujawnić, że istnieją większe obawy dotyczące przeciążenia pracą, niewłaściwej komunikacji, a nawet braku uznania. Zrozumienie tych ukrytych dynamik może prowadzić do bardziej skutecznych i trwałych rozwiązań, takich jak lepsze planowanie projektów, klarowna komunikacja czy nowe podejścia do uznawania ciężkiej pracy. Ten metod stosuje się również do sytuacji osobistych, w których konflikty mogą wynikać z niespełnionych potrzeb emocjonalnych lub głębokich niepewności. Otwierając przestrzeń na eksplorację tych głębszych kwestii, możesz pomóc w leczeniu starych ran i budowaniu silniejszych i bardziej odpornych relacji. Badanie przyczyn fundamentalnych konfliktów, zatem, to zaproszenie do spojrzenia poza to, co łatwo widać i słychać, zagłębiając się w głębszy poziom zrozumienia i połączenia. Jest to proces, który nie tylko rozwiązuje napięcia, ale także wzbogaca relacje, czyniąc je silniejszymi, bardziej znaczącymi i w ostatecznym rozrachunku bardziej satysfakcjonującymi. Na tej drodze każde pytanie otwarte jest krokiem naprzód w podróży ku głębszemu zrozumieniu i trwalszej harmonii. Punkt 3. Wybieraj swoje bitwy mądrze. Gdy stoisz twarzą w twarz z kimś, a atmosfera jest napięta, gotowa do burzy konfrontacji, pamiętaj. Twoje słowa mają moc zarówno uspokajania wód, jak i wzniecania olbrzymich fal. Oto mistrzowski ruch inspirowany mądrością stoicką, wybór spokoju i jasności zamiast dobywania mieczy gniewu i obelgi. To nie tylko otwiera przestrzeń na konstruktywny dialog, ale także buduje mosty zrozumienia, nawet w najbardziej napiętych momentach. Oto jak to robisz błyskotliwie, dostroić anteny aktywnego słuchania, zamiast myśleć, kiedy będzie moja kolej mówić. Zanurz się w to, co mówi druga osoba. Patrzenie w oczy, kiwanie głową, aby pokazać, że jesteś w tym razem, i odłożenie przerwań na bok. To pokazuje szacunek i otwiera drogę do bycia również autentycznie wysłuchanym. Empatia to klucz. Nawet jeśli się nie zgadzasz, pokazanie, że rozumiesz i akceptujesz uczucia drugiej osoby, może zmienić grę. Proste. Widzę, że to DLA Ciebie ważne, może rozbroić bombę negatywnych emocji, tworząc bezpieczniejsze środowisko DLA wszystkich zaangażowanych. Wybieraj swoje słowa mądrze. Kiedy przychodzi Twoja kolej, by mówić, preferuj, czuję lub potrzebuję, zamiast wskazywania palcem i mówienia, Ty zawsze. To utrzymuje rozmowę w sferze wzajemnego szacunku i zapobiega defensywnej postawie drugiej osoby. Utrzymaj spokój i pewność siebie. Mówienie z przekonaniem, ale bez agresji, pokazuje, że jesteś pewny siebie, nie potrzebując zastraszać ani naciskać na drugą osobę. To utrzymuje wysoki poziom szacunku, nawet w środku niezgody. Szukaj rozwiązań, a nie zwycięstw. Traktowanie konfliktu jako problemu do wspólnego rozwiązania, a nie bitwy do wygrania, całkowicie zmienia dynamikę interakcji. Rozpoczęcie od jak możemy to razem rozwiązać stawia wszystkich w jednym zespole, szukającym szczęśliwego i obopólnie satysfakcjonującego zakończenia. Pamiętaj, że zachowanie spokoju i jasności to nie tylko technika komunikacji, ale potężne narzędzie osobistego i zbiorowego wzrostu. Błądzenie jest ludzkie, więc jeśli się potkniesz, szczere przeprosiny mogą zdziałać cuda. I jak każda umiejętność, im więcej ćwiczysz, tym lepiej ci idzie. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w impasie, weź głęboki oddech i pamiętaj, że prawdziwa moc tkwi w spokoju i jasności. Z tymi strategiami nie tylko przetrwasz burzę, ale możesz również zacząć tańczyć w deszczu, przekształcając potencjalne konflikty w okazję do budowania silniejszych i bardziej znaczących relacji. Punkt 4. Szukaj wspólnej drogi. Znalezienie wspólnej drogi w sytuacjach nieporozumień jest jak dwóch alpinistów, którzy początkowo zdają się wspinać na różne góry. W miarę postępów zdają sobie sprawę, że ich drogi nie tylko się spotykają, ale prowadzą na ten sam szczyt, ujawniając, że w głębi serca mają ten sam cel. Ta metoda, inspirowana mądrością stoicką, sugeruje, że nawet w obliczu pozornych różnic, istnieje możliwość harmonii i wzajemnego zrozumienia. Aby podążać tą wspólną drogą, kluczowe jest przyjęcie nowej perspektywy, postrzegając konflikt nie jako starcie, ale jako okazję do wspólnej pracy nad wspólnym celem. To wymaga zmiany perspektywy z indywidualnej na zbiorową, uznając, że obie strony mogą mieć cele, które choć na pierwszy rzut oka wydają się różne, w gruncie rzeczy są zgodne. Eksploracji leżących u podstaw potrzeb, rozumiejąc, że konflikty często wynikają z niespełnionych pragnień i potrzeb, takich jak bezpieczeństwo, szacunek czy walidacja. Odkrywania wspólnych wartości i ideałów, ponieważ nawet wśród niezgodności można znaleźć wspólne zasady, które obie strony cenią, takie jak uczciwość i sprawiedliwość, mogące służyć jako fundament DLA pojednawczych rozwiązań. Rozpoczynania od mniejszych porozumień, budowania zaufania i pędu do zajmowania się bardziej skomplikowanymi kwestiami, doceniając każdy mały postęp jako krok w kierunku wzajemnego zrozumienia ćwiczenia cierpliwości i empatii, pamiętając, że znalezienie wspólnej płaszczyzny może wymagać czasu i gotowości do prawdziwego zrozumienia perspektywy drugiej strony. Adoptowanie tej strategii nie tylko ułatwia rozwiązywanie konfliktów w przyjazny sposób, ale również promuje głębsze i bardziej znaczące relacje oparte na wzajemnym szacunku i współpracy. Zamiast postrzegać niezgodę jako nie do pokonania przeszkodę, Traktuj ją jako szansę na wspólny rozwój, odkrywając, że choć drogi mogą wydawać się różne, ostatecznie mogą prowadzić do tego samego celu, bogatszego zrozumienia i bardziej pokojowej koegzystencji. Punkt 5. Mów spokojnie i jasno. Zajmowanie się konfliktami wymaga czegoś więcej niż tylko prostej konfrontacji sił, to jak próba przesunięcia gigantycznego dębu wyłącznie własnymi rękami. To nie zadziała, prawda? Ale jeśli spojrzeć na to przez pryzmat stoicyzmu. Sekret tkwi w działaniu jak wiatr lub woda, subtelne wpływy, które z czasem mogą skłonić nawet największe drzewa do pochylenia się w pożądanym kierunku. To magia apelowania do wewnętrznych wartości, strategia, która może rozwiązać spory w zręczny sposób i przynieść pokój, bez potrzeby bezpośredniego konfliktu. Oto strategia zamiast konfrontować się bezpośrednio, co powiesz na głębokie zanurzenie w wartościach i ideałach osoby, z którą próbujesz dojść do porozumienia? To jak bycie archeologiem ludzkich wartości, odkrywając, jakie zasady kierują drugą osobą, co naprawdę ceni. Obserwowanie, słuchanie i zwracanie uwagi na to, co jest mówione i na to, co nie jest, pomaga zmapować ten teren. I gdy zaczniesz dostrzegać te wspólne wartości, nawet jeśli na początku wydają się ukryte pod warstwami niezgody, oto twój punkt połączenia. To może być klucz do przedstawienia swoich pomysłów w sposób, który rezonuje z drugą stroną, sprawiając, że zobaczą, że w gruncie rzeczy obie strony dążą do tego samego miejsca. Teraz kluczowa część: mówić ich językiem. Po zrozumieniu, co jest ważne dla drugiej osoby, dostosuj swoją mowę, aby rezonowała z jej wartościami. To nie chodzi o manipulację, to chodzi o autentyczną i szacunkową komunikację, pokazując, jak to, co proponujesz, może również służyć jej interesom. Ale to nie tylko o mówieniu trzeba także pokazać czyny mówią więcej niż słowa. Pokaż na konkretnych przykładach, jak twoje pomysły lub rozwiązania obejmują wartości, które obie strony współdzielą, to nadaje rzeczywistą wagę twojemu argumentowi i humanizuje dyskusję. W całym tym procesie szacunek jest twoim najlepszym przyjacielem. Dążenie do zrozumienia zamiast próbować wygrać za wszelką cenę, robi całą różnicę. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które zaspokaja potrzeby wszystkich, zachowując wartości każdej ze stron nienaruszone. Przyjmując tę stoicką postawę, stajesz się bardziej przewodnikiem delikatnie prowadzącym do wspólnej płaszczyzny, niż wojownikiem gotowym do walki. I co najlepsze? Ta droga nie tylko rozwiązuje konflikt, ale także wzmacnia relacje, tworząc solidną bazę wzajemnego szacunku i zrozumienia. Ostatecznie to połączenie z fundamentalnymi wartościami każdej ze stron może przekształcić impas w okazję do wspólnego wzrostu. Dobrze, zbliżamy się do punkt 6 i zauważyłem, że jeszcze nie zostawiłeś lajka pod tym filmem. To bardzo ważne, aby YouTube kontynuował promowanie naszych treści i w ten sposób będziemy mogli nadal CI pomagać. Więc już teraz zostaw lajk like pod tym filmem. To nic nie kosztuje. Kontynuujmy. Punkt 6. Mądrze korzystaj z humoru. A humor to niesamowite narzędzie, które pomaga nam nawigować po często wzburzonych wodach życia, szczególnie kiedy znajdujemy się w środku konfliktu. Wyobraź sobie, że jesteś tam, balansując na tej metaforycznej linie, próbując nie spaść w przepaść nieporozumienia, co robisz? Używasz humoru jako kija równoważącego. Brzmi ryzykownie? Może. Ale jeśli zastosowany z rozwagą, humor może być dokładnie tym, czego potrzebujemy, aby utrzymać równowagę, złagodzić napięcia i znaleźć wspólną drogę. Ale oczywiście, jak przypomniał nam Seneka, ten mądry stoik, musimy posługiwać się humorem z pewnym taktem. Może być ostrzem o dwóch krawędziach. Dowcip w odpowiednim momencie może być mile widzianym odprężeniem, mostem nad wzburzonymi wodami, ale nieumiejętnie użyty może być tym pchnięciem, które sprawi, że ktoś spadnie w przepaść. Więc jak to robimy? Jak używać humoru nie jako broni, ale jako łącznika? Po pierwsze, poznaj swoją publiczność. Dokładnie tak nie każdy będzie śmiał się z tego samego. To, co sprawia, że płaczesz ze śmiechu, może nie mieć takiego samego efektu na innej osobie i odwrotnie. Więc, zanim opowiesz ten świetny żart, który masz na myśli, zrób szybką ocenę. Ta osoba znajdzie to śmieszne? Czy jest jakiś temat, który jest dla niej polem minowym? Po drugie, Pamiętaj, śmiejemy się razem, a nie z kogoś. Chodzi o stworzenie momentu lekkości, który obydwoje możecie podzielić, a nie o to, aby ktoś czuł się celem żartu. To jest kluczowe. Humor powinien być narzędziem do budowania mostów, a nie do ich spalania. Po trzecie, timing jest wszystkim. Czy zauważyłeś, że czasami żart jest jak ulał, a innym razem wydaje się, że powiedziałeś coś całkowicie nie na miejscu? Sekret tkwi w umiejętności czytania momentu. Jeśli napięcie jest zbyt duże, może lepiej poczekać, aż kurz opadnie. Po czwarte, uważaj na treść żartu. Unikaj za wszelką cenę humoru, który może być interpretowany jako obelga, ciężki sarkazm lub żarty z bardzo wrażliwych tematów. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest dodawanie więcej drewna do ognia, prawda? Po piąte, używaj humoru jako narzędzia, a nie jako kuli u nogi. Może być wielkim sojusznikiem w przełamywaniu lodów ale nie powinien być jedynym narzędziem w twojej skrzynce do rozwiązywania konfliktów. Szczery dialog i dążenie do wzajemnego zrozumienia nadal są gwiazdami pokazu. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji konfliktowej, pamiętaj, że dobrze dozowany humor może być właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zachować równowagę i, kto wie, znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące DLA wszystkich. Ale, jak we wszystkim w życiu, umiar jest kluczem. Używaj swojego najlepszego osądu i w razie wątpliwości może lepiej zachować żart na inny czas. W końcu śmiech ma niesamowitą moc łączenia ludzi, przekształcając napięte chwile w okazję do wzrostu i wzajemnego zrozumienia. Punkt siedem. Oferuj empatię. Ach, empatia. Ta magiczna zdolność, by postawić się na miejscu innego, poczuć to, co oni czują, zobaczyć świat ich oczami. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś na górskim szlaku pełnym kamieni i przeszkód. Tam z przodu widzisz kogoś, kto idzie w przeciwnym kierunku, a wyraźnie się z tobą nie zgadza. Może poczujesz irytację, a nawet gniew, ale zamiast podnosić głos i rzucać ostre słowa przez przepaść, która was dzieli, wybierasz inną drogę. Decydujesz się zejść, skrócić tę odległość i wyciągnąć pomocną dłoń. To empatia w akcji. Empatia to niesamowite narzędzie w twoim emocjonalnym zestawie, które może naprawdę zmienić sposób, w jaki rozwiązujemy konflikty. To nie tylko o byciu miłym czy uprzejmym, chodzi o budowanie mostów prawdziwego zrozumienia, nawet gdy gorąco dyskusji próbuje nas pociągnąć w przeciwnym kierunku. Oto jak możesz naprawdę zanurzyć się w tej umiejętności: zamień okulary. Zamiast widzieć wszystko z własnej perspektywy, spróbuj spojrzeć na sytuację oczami drugiej osoby. Zapytaj siebie: co kryje się za ich słowami? Jakie doświadczenia życiowe sprawiły, że czują to, co teraz czują? Słuchaj poza słowami. Często to, co ktoś próbuje nam powiedzieć, wykracza poza słowa, które wypowiadają. Zwróć uwagę na niewypowiedziane, język ciała, ton głosu, mimikę. To wszystko opowiada historię. Zrób miejsce DLA wszystkich emocji. Zamiast skupiać się na zachowaniu, z którym możesz się nie zgadzać, skoncentruj się na uznaniu i walidacji uczuć osoby. Proste stwierdzenie jak widzę, że to jest DLA ciebie naprawdę ważne, może całkowicie zmienić dynamikę rozmowy. Szukaj źródła. Często za złością lub obronnym zachowaniem kryje się coś głębszego strach, niepewność, dawny ból. Jeśli uda Ci się to zidentyfikować, możecie wspólnie pracować nad podstawową przyczyną konfliktu, a nie tylko nad objawami. I oto coś ważnego: pokazywanie empatii nie oznacza, że zgadzasz się z drugą osobą lub porzucasz własne wartości. To nie chodzi o ustępowanie, to chodzi o rozumienie, to chodzi o chodzenie obok osoby, nie przed nią, ani za nią. Gdy naprawdę postawisz się na miejscu drugiej osoby, tworzysz okazję nie tylko do rozwiązania konfliktu, ale także do pozytywnej i trwałej transformacji relacji. To jak zejście razem z tej góry i odkrycie ścieżki, której nigdy byście nie znaleźli inaczej. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w impasie, pamiętaj o mocy empatii. Wyciągnij rękę, spróbuj zobaczyć świat oczami drugiej osoby i zobacz różnicę, jaką to może zrobić. To nie tylko o rozwiązaniu konfliktu, to o otwarciu drogi do głębszego zrozumienia i bogatszych połączeń. Punkt 8. Przyjmij sztukę kompromisu. Więc porozmawiajmy o kompromisie, ale nie w nudny czy techniczny sposób. Wyobraź sobie, że jesteś w lesie, patrząc na gigantyczny dąb. To drzewo jest mocne, z głębokimi korzeniami i gałęziami sięgającymi wysoko, wyzywającymi niebo. Próba zmuszenia go do swojej woli to ćwiczenie w próżności, prawda? I szczerze, po co byś to robił? skończysz się raniąc i jeszcze zranisz drzewo. Tu właśnie pojawia się piękno kompromisu. Kompromis nie oznacza rezygnacji z tego, w co wierzysz lub czego chcesz. To bardziej jak taniec, sztuka znajdowania tego słodkiego miejsca, gdzie ty i druga osoba lub osoby możecie współistnieć w pokoju, bez żeby ktokolwiek stracił zbyt wiele. Pomysł polega na tym, aby zamiast postrzegać konflikt jako bitwę do wygrania, widzieć go jako problem do rozwiązania razem. To przekształcenie tego, ja przeciwko tobie, w my. Aby to zrobić w praktyce, zacznij od zmiany swojej perspektywy. Postrzegaj sytuację jako okazję, by wszyscy wyszli na swoje, a nie tylko ty. To otwiera drzwi do kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań, które, uwierz lub nie, mogą zadowolić wszystkich, przynajmniej częściowo. Teraz przyjrzyj się celom i wartościom, które współdzielisz. Czasami wydaje się, że stoisz po przeciwnych stronach przepaści ale w rzeczywistości masz więcej wspólnego niż myślisz. Może to być pragnienie sprawiedliwości, szacunku lub po prostu przyjemniejszego środowiska dla wszystkich. Zidentyfikowanie tych wspólnych punktów to pierwszy krok do budowania mostu nad każdą przepaścią. Jeśli chodzi o szczegóły, wiedz co jest dla ciebie naprawdę ważne i co możesz puścić. Nie wszystko jest warte bitwy, a uznawanie tego nie umniejsza twoich wartości. Po prostu pokazuje, że jesteś w stanie zobaczyć większy obraz i priorytetyzować to, co jest istotne. Szukaj tych rozwiązań, gdzie wszyscy wygrywają, tak one istnieją. Chodzi o znalezienie tej drogi, która spełnia potrzeby wszystkich, nawet jeśli nie jest idealna. To może pomóc zmniejszyć napięcie i promować sprawiedliwsze i bardziej zrównoważone środowisko. Pamiętaj, życie to podróż, a nie ostateczny cel. Cierpliwość i gotowość do adaptacji są kluczowymi częściami kompromisu. Czasami porozumienie, które działało dzisiaj, może wymagać dostosowania jutro. I to jest w porządku. To część procesu. Przyjmując sztukę kompromisu, nie rezygnujesz ani nie przegrywasz. Pokazujesz siłę, elastyczność i prawdziwe zaangażowanie w znalezienie rozwiązań, które korzystają dla wszystkich. To jak wiatr i dąb, uczą się żyć razem w harmonii, każdy szanując siłę i piękno drugiego, a w końcu korzyści przynoszą nie tylko wam, ale całemu otaczającemu ekosystemowi. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w impasie, pamiętaj, że kompromis nie jest porażką. To zwycięstwo DLA wszystkich. Punkt 9. Szukaj zewnętrznej pomocy. Szukanie zewnętrznej pomocy, gdy utkniesz w konflikcie, może wydawać się DLA niektórych jak podnoszenie białej flagi kapitulacji. Ale wyprostujmy to tutaj i teraz. Szukanie wsparcia nie jest znakiem słabości. To ruch mistrzowski, prawdziwe świadectwo siły i zaangażowania w pozytywne rozwiązanie. To jak gdy próbujesz rozwiązać skomplikowaną łamigłówkę i decydujesz się zaprosić przyjaciela, który nie tylko ma świeże spojrzenie, ale także przynosi nowe pomysły do stołu. Wyobraź sobie, że jesteś w impasie, każdy mocno trzyma się swoich poglądów, nie ustępując. To tutaj mediator, doradca, wchodzi na scenę, jak ten mądry nauczyciel, który wie dokładnie, jak poprowadzić swoich uczniów przez skomplikowane terytorium. Są jak sędzia w grze zapewniając, że każdy ma szansę mówić, być słuchanym i szanowanym. Czasami jesteśmy tak zaplątani w naszą sieć emocji, że ledwo możemy widzieć sytuację jasno, a co dopiero skutecznie komunikować nasze punkty. Neutralna trzecia strona ma ten supermoc rozplątywania węzłów, oczyszczania emocjonalnego terenu i promowania środowiska, w którym prawdziwa rozmowa, bez niepotrzebnych napięć, może zakwitnąć. Mediatorzy i doradcy to nie tylko uważni słuchacze, są jak latarnie oświetlające drogę. Dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznym technikom pomagają nam zobaczyć rzeczy w nowym świetle, zachęcając do empatii i obniżania podniesionych strażników. Prowadzą nas krok po kroku w kierunku wzajemnego zrozumienia i, kto wie, konsensusu. Co więcej, CI profesjonaliści są wyposażeni w arsenał narzędzi i strategii, które wykraczają poza chwilę obecną. Uczą nas tańczyć tę skomplikowaną choreografię ludzkich relacji, Przygotowując nas nie tylko do rozwiązania konfliktu na wyciągnięcie ręki, ale także wyposażając nas w umiejętności na przyszłość. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w ślepej uliczce, pamiętaj, prośba o pomoc to ruch mądrości. To uznawanie, że czasami rozwiązanie jest poza naszym bezpośrednim zasięgiem i że w porządku jest wezwać posiłki, to nie tylko pokazuje, że jesteś poważnie zaangażowany w znalezienie wyjścia, które działa dla wszystkich. Ale także, że jesteś zainteresowany wzrostem, nauką i wzmacnianiem swoich więzi, czy to w pracy, w domu, czy gdziekolwiek pomiędzy. Tak więc, otwierając się na zewnętrzną pomoc, nie tylko rozszerzasz swoje perspektywy i możliwości rozwiązania, ale także przekształcasz konflikt w szansę na wspólny rozwój. A kto wie, być może na końcu tej drogi oboje spojrzycie wstecz i zobaczycie, że skomplikowany labirynt, przez który nawigowaliście razem, Prowadził do miejsca zrozumienia, wzajemnego szacunku, i dlaczego nie silniejszego i mądrzejszego partnerstwa. Więc tak, proszenie o pomoc to supermoc, a korzystanie z niej to prawdziwe zwycięstwo. Punkt 10. Praktykowanie przebaczenia. O przebaczeniu. To tak potężne pojęcie, ale często źle zrozumiane, prawda? Pomyśl o tym, jakbyś był uwięziony pod gigantycznym kamieniem. Ta skała to nie tylko fizyczna obecność, symbolizuje całe urazy. Wszystkie te zgromadzone żale, które cię trzymają, uniemożliwiając ci ruszenie do przodu. Jej szorstka powierzchnia, te krawędzie, które cię tną, to stałe bóle, które odczuwasz, nosząc te negatywne uczucia. I oto sprawa. Stoicka filozofia ze swoją starożytną mądrością uczy nas, że przebaczenie jest jak magiczne narzędzie, które może przeciąć te więzy, uwolnić cię od tego ciężaru. Zrozumienie przebaczenia jako prezentu DLA siebie jest transformujące. Nie chodzi o usprawiedliwienie tego, co się stało lub kto cię skrzywdził. Chodzi o wybór uwolnienia się od tego ciężaru, aby móc oddychać swobodniej, chodzić lżej. Seneka, swoimi zawsze aktualnymi słowami, przypomina nam, że trzymanie urazy to jak życie wiecznie z otwartą raną. Zacznij przesuwać fokus z osoby, która cię skrzywdziła, na to, jaki wpływ ten żal ma na ciebie. Utrzymywanie gniewu i urazy nie rani tak bardzo innej osoby, jak rani ciebie wyczerpuje twoją energię, przyciemnia twoje osądy i uniemożliwia ci cieszenie się życiem w pełni. Wybór przebaczenia to przede wszystkim wybór postawienia swojego dobrostanu na pierwszym miejscu. Teraz spojrzyj na sytuację z szerszej perspektywy. Czasami zrozumienie kontekstu, rozpoznanie wad i podatności drugiej osoby, może być krokiem w kierunku przebaczenia. Nie chodzi o usprawiedliwianie ich działań. Ale o lepsze zrozumienie i tym samym zmniejszenie emocjonalnego ciężaru, który nosisz. I pamiętaj: przebaczenie nie oznacza zapominania, oznacza uwolnienie bólu związanej z wspomnieniami, zachowując nauczone lekcje. To odczepienie się od urazy, nie od doświadczeń, które ukształtowały to, kim jesteś. Przebaczenie to aktywny proces to coś, co wybierasz robić, dzień po dniu, moment po momencie. Kiedy te stare negatywne uczucia próbują powrócić, świadomie pozwól im odejść. Praktyki takie jak uważność i medytacja mogą być wielką pomocą w tym procesie. Najważniejsze jest uznanie, że przebaczenie to prezent, który dajesz sobie. Nie chodzi o to, czy druga osoba zasługuje na to, czy nie. Chodzi o to, że wybierasz, by już nie być definiowanym przez ból, który spowodowali. To akt dbania o siebie, krok w kierunku życia pełniejszego pokoju i zadowolenia. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się obciążony ciężarem urazy, głęboko oddychaj, wyobraź sobie odcięcie tych więzów, które cię trzymają przy kamieniu przeszłości, i daj sobie prezent przebaczenia. Robiąc to, nie tylko okazujesz wielką siłę, ale także otwierasz się na przyszłość pełną większej swobody i wewnętrznego spokoju. Chodźmy, zostawmy ten ciężar za sobą i kroczmy w kierunku spokojniejszego jutra, pełnego możliwości. Punkt 11. Wzrastanie z popiołów konfliktu. Porozmawiajmy o transformacji, o tym jak nawet najbardziej intensywne konflikty mogą być żyznym gruntem dla spektakularnego wzrostu. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś Feniksem, tą mityczną istotą zdolną do odrodzenia się z własnych popiołów. To potężne obrazowanie uchwyci esencję naszej jedenastej stoickiej lekcji. Każde wyzwanie, każde nieporozumienie z jakim się mierzymy ma potencjał, by być niesamowitą siłą dla naszego osobistego rozwoju. Teraz, jak to robimy? Jak zamieniamy te konfrontacje w złote okazje, by stać się silniejszym, mądrzejszym? Oto kilka pomysłów, jak rozpocząć tę podróż samodoskonalenia. Po pierwsze, przyjmijmy mentalność nauki. Zamiast postrzegać każdą przeszkodę jako nie do pokonania mur, dlaczego nie spojrzeć na nią jako na szansę do wzrostu? Każdy konflikt w tym sensie staje się lekcją czekającą na odkrycie. Następnie spojrzyj w lustro, przeanalizuj swoje własne działania, reakcje. Co spowodowało tę odpowiedź w tobie? Czy istnieją zasady lub przekonania, które czujesz, że zostały podważone? Jakie emocje zapanowały i jak wpłynęły na twoje zachowanie? Bycie szczerym ze sobą jest tu kluczowe. To czas, by zagłębić się, zidentyfikować korzenie problemu. To może wymagać niezwykłej szczerości co do swoich wad i podatności. Teraz przekształć tę te introspekcje w działanie. Jakie praktyczne zmiany możesz wprowadzić? Być może polepszenie komunikacji, być może praca nad kontrolą emocji poprzez praktyki uważności. I nie rób tego sam. Szukaj wsparcia, przyjmuj opinie zwrotne. Porozmawiaj z zaufanymi przyjaciółmi, terapeutą lub mentorem. Mogą oni zaoferować cenne spojrzenia i pomóc ci pozostać na właściwej ścieżce. Wreszcie, ale nie mniej ważne, bądź cierpliwy dla siebie. Głębokie zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Ciesz się z małych zwycięstw. Ucz się z porażek i pozostań zobowiązany do ciągłego rozwoju. Przyjęcie tego podejścia zmienia nie tylko sposób, w jaki widzisz i radzisz sobie z konfliktami, ale także cię przekształca. Jak Feniks wychodzisz z trudnych sytuacji niespalony i pokonany, lecz silniejszy, bardziej odporny i mądrzejszy. Pamiętaj, każda trudność, każda dyskusja to szansa do wzrostu i z takim nastawieniem nie ma ograniczeń DLA twojej możliwości wzlotu. Więc kiedy następnym razem spotkasz się z konfliktem, przypomnij sobie Feniksa w sobie, gotowego wykorzystać te płomienie, by odrodzić się jeszcze jaśniejszym. Punkt 12. Ustanowienie granic. Wiesz, kiedy jesteś na spokojnej plaży, czując morską bryzę, zupełnie w spokoju. I nagle ktoś się pojawia i zaczyna naruszać Twoją przestrzeń, zupełnie burząc Twoją harmonię? Tak. Czasami życie stawia nas w takich sytuacjach. Nie tylko na plaży ale w wielu aspektach naszego codziennego życia. I tutaj pojawia się cenna wskazówka, perła stoickiej mądrości, jaką jest sztuka ustanawiania granic. Myślenie o granicach może wydawać się proste, ale w praktyce jest to jak tańczenie na wąskim ganku. Nie chodzi o tworzenie barier lub murów między tobą a światem, ale raczej o poznanie siebie wystarczająco dobrze, aby zrozumieć, jak daleko możesz się posunąć i co jesteś gotów zaakceptować od innych. Jak powiedział Epikur, nie kontrolujemy działań innych, ale sposób w jaki na nie reagujemy jest całkowicie w naszych rękach. Więc jak to robimy? Jak określamy te granice, aby zachować spokój bez izolowania się od świata? Po pierwsze, spójrz w głąb siebie, co naprawdę DLA ciebie jest ważne, jakie są twoje fundamentalne wartości. Zidentyfikowanie tego pomoże ci zrozumieć, gdzie musisz wytyczyć granice. Następnie pomyśl o zachowaniach lub sytuacjach, które wyczerpują twoją energię lub naruszają twoją przestrzeń osobistą. To są punkty, w których twoje granice muszą być bardziej stanowcze. Teraz komunikacja. To klucz. Ale musi być bezpośrednia, jasna, zawsze z szacunkiem, bez ukrytych przekazów czy pasywnej agresji. Wyrażanie swoich granic, używając ja czuję lub ja potrzebuję, pomaga skupić się na swoich potrzebach bez wskazywania palcem na innych. Konsekwencja to twoje światło nawigacyjne. Gdy twoje granice są ustalone, trzymaj się ich. To pokaże, że szanujesz siebie, co z kolei sprawi, że inni również cię szanują. I na koniec: bądź gotowy na odrobinę oporu. Nie każdy od razu zrozumie lub uszanuje twoje granice. Bądź gotowy, by je potwierdzać, zawsze z grzecznością i stanowczością. Pamiętaj, że ustanawiając granice nie jesteś egoistą, wręcz przeciwnie tworzysz przestrzeń, w której możesz kwitnąć. To nie tylko chroni Twoją energię i zdrowie psychiczne i emocjonalne, ale także wytycza drogę do zdrowszych i bardziej szanujących relacji. Przyjmując tę postawę, nie budujesz murów, ale określasz granice swojej przestrzeni osobistej, zapewniając sobie możliwość życia z wolnością i spokojem. I w końcu, ustanawianie granic to akt miłości własnej i szacunku, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Punkt 13. Kontrolowanie swoich reakcji. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w środku burzy, gdzie wiatr wydaje się chcieć zerwać wszystko z ziemi, włącznie z tobą? Cóż, życie czasami rzuca nas w te metaforyczne burze, gdzie wszystko wokół wydaje się być w totalnym chaosie. Jednak wielka wskazówka tutaj, prawdziwy klejnot stoickiej mądrości, to że pomimo braku kontroli nad huraganem wokół nas, mamy całkowitą kontrolę nad tym, jak wybieramy się z nim mierzyć. Tak to prawda, cała władza jest w naszych rękach, więc jak to robimy? Jak zachowujemy kontrolę, gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać? Prześledźmy razem tę drogę. Po pierwsze, przyjrzyj się wyzwalaczom, które sprawiają, że tracisz spokój. Wiesz te rzeczy, osoby lub sytuacje, które po prostu doprowadzają cię do szału. Zidentyfikowanie tych wyzwalaczy to pierwszy krok, aby nie pozwolić im kontrolować Twojego życia. Kiedy poczujesz, że któryś z tych wyzwalaczy jest gotowy do aktywacji, oddychaj. Tak. Coś tak prostego jak głęboki oddech może stworzyć to niezbędne odstępy między tym, co dzieje się z tobą, a tym, jak wybierasz na to reagować. Daje to chwilę wytchnienia, szansę na uniknięcie pójścia na łatwiznę. Następnie zmień sposób patrzenia na sytuację. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to nowa perspektywa. Rzeczy nie zawsze są takie złe, jak się wydają, i często sposób, w jaki interpretujemy zdarzenie, ma znacznie większy wpływ na nas, niż samo wydarzenie. Świadomie zdecyduj, jak zareagujesz. Po głębokim oddechu i dostosowaniu swojego widzenia, zapytaj siebie: Czy naprawdę muszę na to teraz zareagować? Czy ta decyzja pomoże poprawić sytuację, czy tylko zwiększy dramat? Pamiętaj: opanowanie swoich reakcji to proces, coś nad czym będziesz pracował przez czas i praktykę. To nie jest transformacja, która zdarza się z dnia na dzień, ale każdy mały krok się liczy. Wdrażając te nauki stoickie w swoim życiu, nie stajesz się mniej asertywny, wręcz przeciwnie. Uzbroisz się w ogromną siłę wewnętrzną, nauczysz się stawiać czoła burzom istnienia z spokojem i równowagą, które mogą pochodzić tylko od środka. Przyjęcie tej stoickiej mentalności nie tylko przygotowuje cię do radzenia sobie z konfliktami w sposób bardziej zdrowy i konstruktywny, ale także zamienia te chwile napięcia w niesamowite możliwości osobistego rozwoju. W końcu, zwycięstwo polega nie na pokonaniu innych, ale na pokonaniu samego siebie kontrolując swoje emocje i reakcje oraz stając się kimś silniejszym, bardziej zrównoważonym i zdecydowanie mądrzejszym. To, moi drodzy, jest prawdziwa istota stoickiej mocy.